jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz Company przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesis-zone.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem Bloody 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's. Wiem, mówiłem, że w poprzednim odcinku to będzie ostatni odcinek, ale jak sami widzieliście, byłem tyle! Tyle byłem od skończenia ostatniej nocy. I generalnie głównie, i tam ktoś napisał w komentarzu, bo komentarz, że zabrakło mi od jednej do trzech sekund. Wystarczyło, że kołysanka byłaby minimalnie dłuższa, a była chyba najkrótsza ever, kiedy jakakolwiek mi się zdarzyła, a szkoda, bo naprawdę tyle brakowało. Natomiast dzisiaj, no nie ma bata, dzisiaj już na 100% kończymy tą grę. Dużo też było pytań, Bloody, czy jak skończysz pierwszą część, zagrasz w dwójkę. Odpowiedź brzmi... Odpowiedź brzmi, tak, zagram dwójkę, ponieważ seria wam się mega spodobała i tak samo jak jedynka, codziennie o 19 będzie odcinek, więc zasubskrybuj ten kanał i zostaw lajka, bo widzę, że wam się to podoba, a jeśli wam się podoba, to mi się chce bardziej nagrywać. Tak czy siak, oprócz tego dużo osób napisało, bo ja jakby uparłem, znaczy powiedziałem wam, że wydaje mi się, że tak zrozumiałem, że trzeba na Foxy'ego patrzeć, żeby się nie ruszył. Okazało się, że samo patrzenie na kamery gdziekolwiek powoduje, że Foxy czuje się, jakbym na niego patrzył. Takie dostałem info. Czyli generalnie, jeśli będę patrzeć teoretycznie tylko na Freddy'ego, to Foxy też nie powinien się ruszyć. To trochę jest ryzykowne, mam wrażenie, bo... taki mogę czuć, przez to może mogę czuć taki niepokój, bo nie będę wiedzieć tak naprawdę, czy Foxy w każdym momencie może wbiec. Ale podobno tak właśnie to działa, więc spróbujemy teraz trochę zrobić, zmienić taktykę, czyli będziemy patrzeć głównie na Freddy'ego. Dużo osób też zwracało w komentarzach uwagę, że generalnie robię rzeczy za wolno. Niestety, no tak jest, wynika to też z tego, że... I pod spacją podobno też można włączyć kamery, więc to może być szybszy sposób. Dobra, spróbujemy. Ogólnie szło mi naprawdę dobrze, więc bardzo możliwe, że tą ostatnią noc już przejdziemy. Musimy to przejść, aczkolwiek zanim jednak przejdziemy do odcinka, musimy się zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie ma jeszcze jakichś easter eggów, o których nie wspomniał montażysta. Więc jeśli faktycznie jakieś są... Buzi dla ciebie wysyłam. A jeśli nie ma żadnych easter eggów, czyli były powiedziane wszystkie ani ciekawostek, to możemy przejść do szóstej nocy. Dobra, zaczynamy szósta noc. Dobra, czyli mówicie tak. Nie, pod spacją nie, nie, no nie, pod spacją nie idzie, dobra. Czyli podobno wystarczy tutaj na nich patrzeć, dobra. Wystarczy, że będę cały czas tak robić. Freddy się nie ruszy. Jeszcze tak mógłbym robić, ale nie wiem. Jakoś mam wrażenie, że tak jest szybciej, znaczy tak jest bezpieczniej. Dobra. Zaczynają się przemieszczać. O właśnie, widzieliście? I teraz było takie lekkie, miałem zawiechę, bo mi myszka na drugi monitor wyleciała. No dobra, jeśli faktycznie w ten sposób jest OP przejściem, no to pójdzie dosyć łatwo, co nie? Wystarczy, że będziemy robić tak w kółko i nie powinno się nic wydarzyć. Trochę się tego Foxy'ego boję. No widzicie, wychylił się, no i coś mi tu nie pasuje. Czemu on się wychylił, skoro niby patrzenie na tego... Wcześniej jak patrzyłem na niego częściej, to jakby się nie wychylał. Coś jest nie tak z tym, mam wrażenie, z tą taktyką. Dobra, co jakiś czas jak...
co jakiś czas i tak będziemy... No kurwa, jaka masakra. Ja cię kręcę równocześnie, co nie? No kurwa, no to nie działa, no widzicie, patrzę... Ostatnio jak patrzyłem na tego i tego, to Foxy nie ruszał się ani razu, a tutaj proszę. Nie patrzę i już się rusza. To coś tu chyba nie działa z tym, że patrzenie tego... Patrzenie na Foxy'ego chyba faktycznie go jednak spowolnia byczki, wiecie? Widzicie, nie patrzyłem się specjalnie, nie patrzyłem się na Foxy'ego. I kurczę, ruszył się... Wcześniej jak na niego patrzyłem, to praktycznie w ogóle się nie rusza, a teraz... No dobra, no kurwa, minimalizowałem, no i właśnie o tym mówię, no. I bądź tu kurwa precyzyjny. Mało brakowało i byśmy kurwa stali w pierdziel. Ja cię kręcę, ale stres. Dobra, chcę już naprawdę to przejść, bo już mam dosyć ogólnie, co nie? Już tak wiecie, jak tyle grasz, jednak to odczuwasz już taki trochę, jakby to, no ile można jedną grę przechodzić, prawda? Ja wiem, i tak dużo osób pisało, że jeszcze jest coś takiego jak Custom Noc, ale nie wiem, czy będziemy grać Custom Noc, bo jeśli przejdę szóstym, to można powiedzieć, że już osiągnąłem max swoich możliwości. Wydaje mi się, że osiągnięcie Custom Nocy to jest impossible dla mnie na pewno. Zwłaszcza, że mam bardzo takie toporne i wolne ruchy, co nie? No nie, nie robię tego mega ręcznie. Ale widzicie, i teraz patrzę na Foxy'ego i mam wrażenie, że Foxy teraz się nie rusza, jak na niego patrzę. A jak na niego nie patrzyłem, to się skubany, kurde, no i przeskoczyłem na nie tą kamerę, to się skubany ruszył. Dobra. No, zestresowany to jestem, to mało powiedziane. Jestem w cholerę zestresowany. Naprawdę, ja po prostu cały się trzęsę i mam ręce spocone aż. Najgorzej, że kurde, muszę to robić bardzo szybko, bo wystarczy, że raz tutaj się gdzieś zawaham i wiecie, już może być tak. Tak samo, jak Foxy przyleci, no to on może też mi bardzo dużo energii zabrać, co nie? Więc tak naprawdę, jeśli Foxy by ani razu nie przyleciał... O, ten zaczął się rozjuszać, Freddy, co nie? Bo cały czas na niego patrzyłem, to zaczął już na mnie patrzeć nawet. Uff, dobra. Idzie na razie dobrze. O. Kup. Tego się nie spodziewałem. No i widzicie, i Foxy mnie zraszował, no i niedobrze, bo przez to, że Foxy mnie zraszował, to bardzo dużo energii żeśmy stracili. Ja pierniczę, no nie wierzę. Bardzo dużo energii straciliśmy na to, że Foxy mnie zraszował. No i to jest właśnie nie patrzenie na Foxy'ego. Główną prawdę, trzeba na niego patrzeć. Widzicie, patrzyłem na niego, to bardzo długo trzeba było czekać, żeby ten... A jak patrzyłem tylko na Freddy'ego, no to się rozjuszał. No i się tak rozjuszył, że już po ten. Dobra, dupa, i tak spróbujemy, co nie? W sensie dużo energii nam zeżarł, ale może damy radę, może się uda, akurat może się uda. Dobra.
No i widzicie, patrzę i Foxy teraz ma wy... Mówię wam, trzeba na niego patrzeć. Na kamery nie wystarczy. Dobra, chyba to rozpracowałem mimo wszystko. Dobra. Dobra, jak Freddy się nie rusza, to jest łatwo. Znaczy łatwo, nie wiem, jeszcze 20% tego mi zostało. Uff, czwarta w nocy. Dobra, jolo, spróbujemy. Jak teraz tego nie przejdziemy, to jeszcze mogę jedno podejście zrobić i nie, no dzisiaj musimy to przejść już. Dobra, piąta jest, 15%, piąta godzina, dam radę. Ale jestem zestresowany, całe ręce mi się pocą. Dobra, czy widzicie, moja taktyka, wbrew pozorom, jest bardzo dobra. Dobra. O, Foxy się rozjuszał pomału. Ale raczej nie zdąży dobie, znaczy ten. Raczej nie zdąży. Freddy też raczej by już nie zdążył do nas dobiec, tak naprawdę. Nawet jakbyśmy go... w sensie nie zdążyłby do nas dojść raczej. Za mało czasu jest, żeby Freddy tutaj do nas dobiegł. Mimo wszystko nie będziemy go prowokować, więc będziemy cały czas się na niego patrzeć. Ale wydaje mi się już, że Freddy... patrzcie, jaki rozjuszony jest Freddy. Uff. Dobra. No, Freddy jest rozjuszony. No jest rozjuszony. Nie. Nie! Kurde. No i... Dobra, damy, może się uda! Może się uda! Chica jest w środku. Być może... będzie długa kołysanka. Może się udać! Może się udać! Cholera, zawahałem się. Długa kołysanka i damy radę! Dawaj! Dawaj! Yes! Daliśmy radę. Daliśmy radę. Daliśmy radę! Uhu! Koniec! Koniec, udało nam się. Zrobiliśmy to, niewiarygodne. I teraz jest coś takiego jak Custom Night. Jest. I tutaj... prawdopodobnie... o, widzicie. To jest hard, a to jest extreme, co nie? I to jest jakby poziom ich inteligencji. No. I to jest jakby najwyższy poziom inteligencji, to że one są super inteligentne. No dobra, puścimy na chwilę, ale wiem jak to się skończy. Dobra, zobaczyłem jak szybko zginę, po prostu. A spróbujemy tą samą taktykę robić. Nie wiem, czy to ma sens, ale spróbujmy. O kurde, zmieścił się nawet mimo, że ten. Ale numer. I on się przemieszcza mimo, że na niego patrzę, what the fuck. Już do mnie idzie, pierdziele, to ja pierniczę. Co to za pojebany tryb. Przecież to jest nienormalne. Nie, no nie wierzę. Co ja robię w ogóle? Czyli powinien, że jakiś czas... o nie, dobra, zginę zaraz i tyle, nie wierzę, co tu się dzieje. Ja nie wiem, jak... to zamknę się po prostu, tu nie będę nic zrobił. Do widzenia państwu. Może ja się tak zamknę i nie będę po prostu tych drzwi otwierał? Nie, no przecież to jest nienormalne. To jest przecież nienormalne. Nie wierzę. Co to ma być? Ja pierniczę. Zamykam te drzwi, bo tu jest ten. O nie, nie, źle popełniłem błąd.
Kurwa, nie wierzę. Nie wierzę po prostu, co się najlepszego dzieje. I tak muszę co chwilę te drzwi zamykać. Dobra. O, mamy już jakąś ten, jakiś rytm. O, za szybko otworzyłem chyba. Powinienem najpierw sprawdzić, czy Chica jest tam. Dobra, jest. Pozdro. Ej, no nie najgorzej mi idzie chyba, szczerze mówiąc. Dobra, to muszę otworzyć, żeby energię oszczędzać. O, a! O, a, nie! Błagam! Co to jest? Ja pierdicze! Jaka masakra! Ja pierdicze! No dobra, jest w środku, koniec. Dobra, nie, to jest, nie ma, mija się z celem, byczki. Musiałbym być maksymalnie przygotowany. I tak mam wrażenie, że nawet nie tak na źle mi szło tak naprawdę, co nie? To musiałbym jakby wypracować te zamykanie drzwi i wchodzenie w kamerę. Dobra, byczki, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Five Nights at Freddy. Mam nadzieję, że pierwsza część wam się mega podobała, a już jutro o 19:00 kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's 2. Co nie? Zobaczymy, jakie tam będą mechaniki. Jeszcze nie piszcie, bo tak jak w przypadku jedynki będę chciał wszystko na bieżąco odkrywać. Jakby tak wieszcie, zagłębiać się bardzo tak czasowo w te, jakby te wszystkie sekrety gry i te wszystkie tajniki, więc nie piszcie mi, będziemy na bieżąco to wszystko odkrywać. Życzcie mi powodzenia. No i co, ja się z wami żegnam, to kurczę, powiem wam, że się długo męczyłem z pierwszą częścią, ale w końcu to opanowałem, zrobiłem to, dałem radę. Dobra, piąteczka dla was, trzymajcie się, pozdro!